W tym odcinku kursu opowiem Wam kilka zdań o metodzie superpozycji, ale przy rysowaniu wykresów, prawda? Czyli przy już, może inaczej, przy już narysowanych wykresach momentów gnących. Gdzie wykorzystujemy tę metodę superpozycji? No, wykorzystujemy ją głównie w całkowaniu graficznym z wykorzystaniem wzorów Resztagina oraz również wykorzystujemy na przykład przy metodzie obciążeń wtórnych, przy zastępowaniu skomplikowanych wykresów prostszymi wykresami, prostszymi figurami, takimi, dla których jesteśmy w stanie wyznaczyć ich środek ciężkości oraz policzyć pole, prawda? No bo wiecie, że no nie dla każdego wykresu możemy, mamy wzór na pole powierzchni, prawda? Albo na środek ciężkości, więc superpozycja będzie polegała na tym, aby tą skomplikowaną figurę zastąpić figurą na tyle prostą, abyśmy mogli policzyć jej pole, prawda? I narysować wypadkową siłę ciężkości w środku ciężkości i ten środek ciężkości, żebyśmy mogli znaleźć. No. Tyle tak tytułem wprowadzenia. Teraz co mam na myśli? No zobaczcie, na przykład taka podstawowa sprawa. Mam oczywiście zawsze na czarno będę rysował oś wykresu momentów. To jest ważne, żeby innym kolorem narysować sobie wykres momentów, a innym kolorem narysować oś, żebyśmy po prostu odróżniali, co jest osią, co jest wykresem. To częsty błąd studentów, że tego nie robią. I zobaczcie. Załóżmy, że wykresem momentów gnących, czy tam momentu od stanu jednostkowego, jest trapez, prawda? Jest to wykres trapezowy. Powiedzmy, że wartość tutaj to wartość A, wartość tutaj to wartość B. I za chwilę będziemy chcieli znaleźć pole tego trapezu i wypadkową siłę ciężkości. No tak jak znalezienie pola jeszcze w przypadku trapezu jest do ogarnięcia, tak szukanie środka ciężkości już jest problematyczne. Oczywiście załóżmy sobie, że długość tutaj to L, prawda? Co możemy zrobić? Zobaczcie, możemy sobie ten trapez zamienić na dwa trójkąty. Proszę. Pierwsza opcja. Trójkąt jeden, trójkąt drugi. Jest jeszcze prostsza opcja. Możemy go zamienić na prostokąt i trójkąt. Może zacznijmy od tej takiej najprostszej. Czyli zobaczcie, tutaj mam trójkąt, prawda? To jest trójkąt, a tutaj mam pod spodem prostokąt. Czyli już dwie figury, dla których bezproblemowo mogę sobie wyznaczyć położenie środka ciężkości i pole. I zobaczcie, jeżeli bym sobie to tutaj przepisał obok, to rysuję sobie tak, rysuję sobie oś, oczywiście wykresu momentów, jedną i drugą, bo powstały mi dwie figury, prawda? Jedna figura to mój, to jest trójkąt, który ma tutaj oczywiście A podjąć B, czyli ten kawałek, który tu został, to jest A minus B, prawda? I teraz tak, a tutaj ma po prostu L. I druga figura, która mi została, no to został mi prostokąt, też po górnej stronie osi, prostokąt, który tu ma wysokość B, tu ma wysokość B, no i tutaj oczywiście ma długość L. No to jest pierwszy sposób, w jaki możemy zastąpić trapez. Ale to nie jedyny sposób, bo zobaczcie, możemy to zrobić jeszcze na drugi sposób. Pokażę Wam jeszcze drugi sposób. O, to skasuję teraz, prawda, tutaj też. Tak i tak. W tej metodzie superpozycji tych sposobów zawsze jest kilka, więc warto je znać, bo wtedy to Wam naprawdę może ułatwić życie przy na przykład metodzie Maxwella Mora i całkowaniu graficznym, czy metodzie obciążeń wtórnych, gdzie musicie też narysować wypadkową równą wartość co do wartości polu danej figury, prawda? Teraz zobaczcie, mogę zrobić tak, prawda? Czyli zastąpiłem taki trapez dwoma trójkątami. Jednym trójkątem tu, drugim trójkątem tu. Teraz przerysujmy sobie to oczywiście i mamy teraz tak. Znowu dwie osie. To jest ważne, żebyście innym kolorem rysowali oś. Wiem, że powtarzam to do znudzenia, ale naprawdę jest to ważne, a innym kolorem wykres. To pozwoli Wam uniknąć
niepotrzebnych błędów. I teraz tak, trójkąt tak, tutaj, tak, tutaj, tak, to jest trójkąt, który ma tutaj A, tu ma L, no i drugi trójkąt, który ma tutaj, tutaj B, tutaj L. I teraz zobaczcie, częste pytanie moich uczniów, których uczę na korepetycjach, no ale przecież ten trójkąt tutaj, to zupełnie ma inny kształt niż ten trójkąt tutaj. Oczywiście tak, ma inny kształt, ale ma dwie rzeczy, które są dla nas istotne, identyczne. Pierwsza rzecz to identyczne jest pole. Dlaczego? Zobaczcie, pole tego trójkąta to co? A razy H, a nasze H to L, czyli A razy L przez 2. Po prostu. A razy L przez 2. Czyli pole tego trójkąta to A razy H, czyli L przez 2. Tego? Dokładnie to samo. A, L przez 2. Czyli pole tego i pole tego to to samo pole. I teraz zobaczcie. Czyli pierwsza istotna dla nas rzecz w całkowaniu graficznym, czy w metodzie obciążeń wtórnych, to pole. No bo pole to wartość wypadkowej. Taka sama, takie same tu, takie samo tu. I teraz jeszcze jedna rzecz. Bo ważne jest pole i ważna jest lokalizacja środka ciężkości, w której my umieścimy wypadkową siłę ciężkości. Zobaczcie. Tutaj wypadkowa dla tego trójkąta byłaby gdzie? W jednej trzeciej L, prawda? Czyli tutaj dałbym, tak? I tu dałbym 1/3 L, prawda? 1/3 L. Tutaj zrobiłbym dokładnie tak samo. Wypadkowa tutaj i tutaj. 1/3 L. To zobaczcie, skoro ten trójkąt i ten mają takie same pole i mają wypadkową dokładnie w tym samym miejscu, no to z naszego punktu widzenia, czy z punktu widzenia metody obciążeń wtórnych, czy metody Maxwella-Mora i całkowania wykresów, są identyczne. Dlatego możemy go tak narysować. To jest odpowiedź na tą wątpliwość, która na pewno wam się zrodziła. Czyli zobaczcie, trapez, dwa sposoby. Albo zamieniamy go na trójkąt i prostokąt, albo zamieniamy go na dwa trójkąty. Idziemy dalej. Teraz kolejne figury. Kolejny przykład, gdzie zastosujemy sobie metodę superpozycji, to zobaczcie. Też taka sytuacja, która może się wydarzyć w trakcie rysowania wykresu, w trakcie całkowania graficznego, czy w trakcie liczenia zadania metodą obciążeń wtórnych, to zobaczcie. Taka sytuacja, kiedy wykres momentów przycina nam oś. No i tutaj mamy jakąś wartość A, tutaj wartość B, no i oczywiście długość, na której coś się to dzieje, to długość L, prawda? I zobaczcie. No i teraz tak, no można by szukać miejsca przecięcia, prawda? To się da zrobić z proporcji, prawda? Stwierdzenia Thalesa, aczkolwiek jest to kłopotliwe i czasochłonne, więc zupełnie nie ma sensu, jeśli możemy użyć metody superpozycji. Zobaczcie. U góry przybliżam sobie ten mały trójkąt do trójkąta o długości L. Czyli tak jakby mam cały trójkąt u góry, to samo robię u dołu. Czyli ten trójkąt przybliżam sobie, o, tutaj w taki sposób, mam cały trójkąt taki duży. No i teraz rysuję sobie tak. Znowu dwa razy oś, bo mam dwie figury. No i jeden trójkąt to jest ten górny. On tutaj będzie miał tutaj L i tutaj A. I drugi trójkąt u dołu. Tu będzie L, a tu będzie B. Oczywiście zobaczcie, to pole, które zostało dodane tutaj, ono odjęło się tutaj, więc one się wzajemnie jak gdyby znoszą. Dzięki temu metoda jest dokładna i pozwala na dokładne obliczanie dalej przemieszczeń, czy kątów obrotu punktów metodą Maxwella-Mora, czy metodą obciążeń wtórnych. Ok, i teraz jeszcze idźmy dalej. Coraz trudniejsze przykłady. Dajmy na to, że będziemy mieli do czynienia teraz z parabolą. Ciekawy przypadek. Przepraszam, mamy parabolę.
Tak. Powiedzmy, że taka parabola. Oczywiście ona się może wydarzyć wyłącznie w momentach gnących, pochodzących od obciążeń rzeczywistych, no bo wiemy, że czy to siła jednostkowa, czy moment jednostkowy, no nie spowoduje nigdy wykresu o kształcie parabolicznym. Dobra, mamy tak, tutaj będzie A, tu mamy L. Co jeszcze ważne, musimy wiedzieć, jaka jest tutaj waga obciążenia ciągłego, z którego ten wykres powstał. No ale to też zawsze wiemy, no bo przecież zawsze mamy temat zadania. O, czyli tutaj obciążenie ciągłe, które stworzyło taki wykres. Powiedzmy, że waga to Q. No i teraz zobaczcie, co ja zrobię. Ja przybliżę tą parabolę do trójkąta. Czyli tu będę miał trójkąt. Czyli dołożyłem sobie tyle pola. Co teraz? Skoro dołożyłem tyle pola, to zamieniam sobie to znowu na dwie figury. Czyli od góry będziemy mieli trójkąt i od dołu trzeba będzie odjąć to pole, które dołożyłem w kształcie paraboli. I mamy tak. Trójkąt będzie tak, tak. Tu mamy A, tu mamy L, no i odejmujemy tą parabolę, którą tutaj dołożyliśmy, czyli zobaczcie, tak, tak. Tu oczywiście ma L i teraz ważna jest ta wysokość maksymalna, to ekstremum. Ja jej nazwę sobie H i H będzie równe u nas oczywiście Q L kwadrat przez 8. Q, czyli waga obciążenia ciągłego, L, czyli długość, no do kwadratu przez 8, to po prostu wzór. Czyli mamy już tą wysokość maksymalną paraboli, to ekstremum nasze. I teraz tak, gdybyśmy sobie chcieli narysować wypadkową siłę ciężkości z tej paraboli, oczywiście w środku ciężkości paraboli, czyli tutaj, środek ciężkości jest dokładnie gdzie? Dokładnie w połowie, czyli jeżeli to jest L, to tu będziemy mieli L pół, już tu narysuję. Czyli tu mamy L przez 2 i L przez 2. No i teraz W będzie równe 2 trzecie razy H razy L. No H mamy już wyliczone, wyliczyliśmy. No L to długość. No i mamy zastąpioną taką parabolę trójkątem i parabolą, dla której wiemy, gdzie jest, wiemy, ile wynosi pole, bo mamy wzór i wiemy, gdzie jest położona wypadkowa siła ciężkości. Także w taki sposób możemy sobie poradzić z takim wykresem momentów gnących. No i idźmy dalej do kolejnych figur. Teraz zajmiemy się taką parabolką o troszkę innym kształcie. Czyli tym razem będziemy mieli tak, tak, tutaj będzie tak. I tutaj będziemy mieli naszą parabolę. No i znowu obciążenie ciągłe, z którego parabola nam powstała, z którego powstał wykres paraboliczny. Tak. No i znowu waga obciążenia to będzie u nas Q. I teraz tak, co zrobić teraz w takiej sytuacji? No, możemy znowu przybliżyć sobie do trójkąta, czyli tym razem odcinamy tą część paraboli. A tu oczywiście jakieś tam A jeszcze, prawda? A, I, L. No i teraz powstają nam znowu dwie figury, już proste, dla których będziemy mogli sobie znaleźć zarówno pole powierzchni, jak i położenie środka ciężkości, czyli mamy teraz tak. Tu będziemy mieli trójkąt. Który będzie miał tutaj A, tutaj L. No i tu będziemy mieli
parabolę, tylko tym razem po tej samej stronie co trójkąt, bo my jej nie różnicujemy, nie odejmujemy jak wcześniej, tylko ją po prostu musimy dodać, bo tym razem ją odcięliśmy, więc tego pola tutaj brakuje nam, prawda? Jeżeli narysujemy sam trójkąt, więc rysuję sobie znowu parabolkę. Oczywiście znowu ta sama sytuacja, tu jest nasze H. H będzie równe znowu jak wcześniej Q L kwadrat przez 8, prawda? Tu oczywiście znowu L. Dobra, mamy teraz taką sytuację i zróbmy sobie jeszcze, idźmy dalej, znowu bardziej skomplikowaną sytuację, to może skasuję, żebyśmy mieli więcej miejsca na rysowanie. I teraz taka sytuacja. Tak. I teraz tak. Tutaj będzie tak. I tutaj mamy tak. Tutaj jakieś A. Oczywiście długość to L. No i znowu waga obciążenia ciągłego, z którego powstał nasz wykres. Czyli Q. Mamy znowu Q. No i tym razem tak. Tutaj u góry przybliżymy sobie do trójkąta, czyli mamy trójkąt taki, jak tutaj narysowałem. A u dołu przybliżymy sobie do pełnej paraboli, na pełnej długości naszego odcinka. No i teraz, co nam powstaje? Znowu mamy dwie figury. Tutaj będziemy mieli trójkąt. Tu oczywiście ma A, a tutaj L. No i parabola, która oczywiście musimy ją dać po stronie przeciwnej do trójkąta, bo to, co tu dodaliśmy, tutaj trzeba odjąć, bądź też na odwrót. Tak. No i oczywiście znowu nasze H. Równe Q razy L, czyli długość do kwadratu przez 8. Także taką sytuację mamy załatwioną. Co się jeszcze może wydarzyć? Jeszcze może się wydarzyć sytuacja taka, na przykład, że jeszcze bardziej skomplikowana. Staram się Was przygotować już na większość takich sytuacji, które mogą się gdzieś tam na wykresach momentów gnących wydarzyć. Powiedzmy, że będziemy mieli taką sytuację. Tak. Tak. I tutaj wykres sobie jakoś tam przejdzie tak. O, też się takie coś może wydarzyć. Tu mamy A, tu mamy B, no i oczywiście długość to L. No i obciążenie ciągłe, z którego powstał wykres. Tu jest Q. I teraz oczywiście to jest ważne, ten przypadek jakby jest równoznaczny, bo tutaj narysowałem, zobaczcie, wykres, który przechodzi przez oś. On jest, można powiedzieć, równoznaczny z wykresem takim, kiedy by nam on przez oś nie przechodził. To jakby sposób jego zastąpienia jest identyczny, prawda? Czyli to skasuję, zobaczcie, o, jakby tutaj. Gdyby nie było tak, tylko byłoby, o, nie przechodzilibyśmy przez oś, o, tutaj. To jest dokładnie, sposób zastąpienia jest dokładnie taki sam. I mamy wtedy taką sytuację, że będziemy mieli trzy figury, dlatego zaraz powiem jakie. No bo zobaczcie, jeden trójkąt,
to trójkąt taki, prawda? Czyli tutaj, tutaj A, tutaj B. Drugi trójkąt to będzie trójkąt. Trójkąt taki. No i oczywiście ta część paraboli, prawda? Czyli mamy tak. Zobaczcie. Tutaj trójkąt. A i L po stronie górnej. Tutaj będzie B i L po stronie górnej. No i tutaj oczywiście będziemy mieli po przeciwnej stronie parabolkę z wysokością równą QL kwadrat ósmych. H, H równe standardowo QL kwadrat przez 8. I zobaczcie, takie trudne przypadki też możemy sobie rozbić do prostych figur, czyli trójkąt, trójkąt i taka zwykła parabola, dla której no wiemy, gdzie jest, wiemy, ile wynosi jej wysokość, wiemy też, jak prosto wyliczyć jej wypadkową, no bo ta wypadkowa cały czas jest tutaj w środku ciężkości i ona cały czas wynosi 2 trzecie razy H i razy L. To cały czas się nie zmienia. Tutaj nic się już nie wydarzy ciekawego. I teraz myślę, że to już chyba wszystkie przypadki, które mogliśmy sobie rozpatrzyć. Myślę, że możemy spokojnie już teraz przejść do zadań. Ale jeszcze jedna rzecz jest ważna. Teraz też o niej jeszcze pomyślałem. Bo oprócz takiego całkowania na piechotę, czyli tak oczywiście w cudzysłowie mówię na piechotę, czyli mnożenia wypadkowej razy rzędną, są jeszcze tak zwane wzory skróconego całkowania. To jest taki zestaw wzorów, gdzie mamy już jak gdyby podane gotowe wzory na mnożenie poszczególnych figur przez siebie. Za chwilę Wam pokażę taką tabelkę ze wzorami. Oczywiście też można z nich korzystać, ale uważam, że najpierw powinniście się nauczyć całkować sobie to w sposób taki manualny, czyli wypadkowo mnożyć razy rzędną, a dopiero później, kiedy nabierzecie już wprawy, możecie przejść na te wzory, aby uniknąć błędów, bo no, wzory są już dla, można powiedzieć, dla studentów, którzy są bardziej zaawansowani w tym działaniu na tych wykresach, prawda? Także w następnym odcinku kursu pokażę wam wzory jeszcze na skrócone całkowanie graficzne. Oczywiście dotyczy to metody Maxwella Mora, czy metody sił, czy generalnie metod, które wykorzystują całkowanie graficzne metodą Weresztagina, prawda? No nie, te wzory już nie będą dotyczyć metody obciążeń wtórnych, prawda? Bo metoda obciążeń wtórnych już wykorzystuje wyłącznie wartość wypadkowej i jej miejsce lokalizacji.